Bracia, chciałbym, żebyśmy omodlili księdza biskupa Krzysztofa w jego niełatwej pracy. Wojownik o wrażliwym sercu, ale który całkowicie składa swoje życie za tych, do których został posłany. I dzisiaj tak bardzo ważne jest, aby modlić się o cnoty męstwa i odwagi. O to, żeby prawda królowała w sercach nie tylko nas, ale też kapłanów, a nade wszystko księży biskupów. Prawda, która nie podda się żadnym zniekształceniom, różnym naciskom i siłom, które chciałyby prawdę Ewangelii zniekształcić albo wykorzystać instrumentalnie po to, żeby uzyskać swoje własne cele. Bardzo się cieszę, że w takim gronie tylu mężczyzn ksiądz biskup będzie pasowany, bo w czasie tego pasowania i teraz w czasie tej modlitwy wszystkie serca, męskie serca, braterskie serca będą modlić się za księdza biskupa o szczególne sprowadzenie mocy z wysoka, o uzbrojenie mocą z wysoka na to wszystko, co przed nim. Niewątpliwie trzeba być dzisiaj wojownikiem, żeby udźwignąć prawdę Ewangelii i bez lęku ją rozszerzać. Trzeba być wojownikiem. Bracia, poprosimy księdza biskupa, żeby teraz wszedł razem z naszym kapłanem, który też będzie pasowany. Chciałbym, żebyśmy wyciągnęli teraz ręce nad księdzem biskupem. Bracia, chciałbym, żebyśmy w tej krótkiej, intensywnej modlitwy w całkowitej ciszy sprowadzali przedstawiennictwo Matki Bożej, wielką moc namaszczenia Ducha Świętego na księdza biskupa. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Teraz poproszę Przemka, lidera wojowników Maryi z Bydgoszczy, żeby wniósł uroczyście miecz księdza biskupa. Bracia, to jest miecz księdza biskupa, na którym wygrawerowany jest nie tyle napis, co cztery słowa. Łaska, miłosierdzie i pokój. A czwartym niech będzie amen. Żeby te trzy rzeczywistości duchowe, łaska,
miłosierdzie i pokój promieniowały z posługi księdza biskupa. Amen? Amen! 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 Teraz poświęcimy miecze, miecz księdza biskupa, mieczy naszego brata kapłana, a potem wsłuchamy się w słowa przyrzeczenia, które będziemy składać. Ci wojownicy, którzy są już pasowani, mogą w sercu odnawiać swoje przyrzeczenia, wsłuchując się jeszcze raz w te słowa i patrząc z perspektywy czasu, jak te słowa rzeczywiście są weryfikowane w moim życiu. I prosić Boga o łaskę i miłosierdzie, o łaskę, żeby te słowa były rzeczywistością w moim życiu. Żeby te słowa przyrzeczenia stały się konkretnym czynem w moim życiu. Bo mężczyźni mówią czynami, nade wszystko czynami. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, wszystkich aniołów i świętych, a szczególnie świętego Michała Archanioła i was, bracia moi, kładę ręce na krzyż i Słowo Boże, które jest mieczem ducha. Trzymając miecz, symbol mojej walki duchowej o zbawienie mojej duszy, moich najbliższych i każdego człowieka, do którego pośle mnie Najświętsza Maryja Panna, przyrzekam oddać całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi, mojemu Panu i Zbawicielowi, przez ręce i serce Najświętszej Maryi Panny. Przyrzekam walczyć ze swoimi grzechami, wadami i wszystkim, co oddala mnie od miłości Boga i człowieka. Przyrzekam bronić Kościoła katolickiego, najwyższych wartości życia chrześcijańskiego, małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. Maryjo, jestem cały Twój. Wszystko moje jest Twoje. Użyj mnie, jak tylko zechcesz, do budowania Królestwa Bożego na ziemi i całkowitego zwycięstwa nad szatanem. Totus tuus, Maryjo, tota tua, Maryjo. Amen. Amen. Pasuje Ciebie, księży biskupie, na wojownika Maryi. Amen. 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 Amen.